Witam Was, docent Polski imieniu Browary.pl, cały czas Sutomore. No i już mamy ogląd sytuacji, jeżeli chodzi o dostępne piwa, no to nie ma się co tutaj dziwić. Wszędzie masówka, eurolagery, był jeden ciemny wyjątek. No natomiast jeżeli chce się napić człowiek po prostu w tym upale piwa, no to wiadomo, że dobrym wyborem jest piwo pszeniczne. Niestety nie ma miejscowego piwa czarnogórskiego pszenicznego, natomiast są dwaj dobrze znani gracze międzynarodowi, czyli Weissbier niemieckiego Erdingera i Bier Blanche Blanc francuskiego Kronenburga. Słuchajcie, no nie wiem, czy jest sens, ale w ten upał po prostu ja się z chęcią napiję i Marlena na pewno też, takiej dobrze schłodzonej pszenicy. Zacznijmy od Niemca. Puszeczka, słuchajcie, w markecie euro 75, więc wcale nie tak tanio. Prawie 8 zł. No wybaczcie, oczywiście, tak, warunki polowe. Tak się prezentuje, złote, mętne. Zresztą na pewno dobrze znacie to piwo. Pytanie, jak się w tym upale sprawdza. Aromat fenolowy, goździkowy. Banan oczywiście słodki. Trochę na ten upał trochę zbyt wyrazisty w aromacie. No właśnie mówiłem, dobrze schłodzone. Dobrze schłodzone to pewnie ono było w markecie, zanim dotarliśmy tutaj, to już troszkę się ociepliło. Zbyt intensywne smakowo. Okazuje się, że taka dwunastka, 5% na te 30 kilka stopni w cieniu jest zbyt intensywna, zbyt ciężka w odbiorze, więc dlatego zupełnie rozumiem to podejście, że dziesiąteczka wystarcza zupełnie. Zbyt ciężkie. Natomiast na pewno w naszych polskich warunkach smakowałoby całkiem okej. No i zabieramy się za Blanche'a. No, myślę, że powinien się lepiej sprawdzić na tą pogodę. Taki witek. Strasznie się pienią, ale to też pewnie kwestia szklanek. Znowu muszę powtórzyć manewr. Jaśniejsze, z większą pianą. Może się bardziej wytrzęsło w drodze. O, oczywiście znam to piwo i domyślałem się, że tak może być. No ten aromat kolendrowy jest aż zbyt wyrazisty. Wręcz taki trochę sztuczny aromat albo dodawany. Bardzo mocny, taki wręcz limonkowo-lemoniadowy. Zupełnie inny profil piwa. Jest lżejsze, ale ten aromat i taki posmak wręcz liści mięty może jest orzeźwiający, ale nie sprawia wrażenia naturalnego, więc jest taniej, bo to piwo kosztuje euro 35 centów, natomiast myślę, że żadne z tych piw jakoś nie spełnia oczekiwań, jeżeli chodzi o dobrą pszenicę. Więc szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o jasne piwo, to najlepszy jest plzeński Prazdroj. Mimo, że dwunastka, ale 4,4 na taką pogodę, super. Na razie. Pierwsze jedzenie w Sutomore i oczywiście... Znaczy pierwsze nagrywane. wyjaśnijmy. Smażony ser, no nie może być inaczej. Jestem psychofanką smażonego sera, przyznaję. Który tutaj się nazywa... Kaszkawal pochowani, czyli dla skrótu pochowany kaszkawał. Jak oceniasz? Bardzo dobry. Właściwie jesteśmy tutaj drugi raz, więc dlatego wracamy, bo ser jest w dobrej jakości, szybko przyrządzony. Do tego sałatka grecka. Właściwie nic czarnogórskiego, prawda? Bo ser smażony czeski, sałatka grecka, no ale cóż. No i pomfrit, czyli po czarnogórsku frytka. Tak. Dobre miejsce, ceny za jedzenie bardzo przyjazne, czyli 4,50 za jedzenie. Ja zaryzykowałam, że mówiłam wino, złoty 50 euro. Euro, nie złoty. Euro. W smaku podobne jak do takiego kupowanego w markecie, bo też próbowaliśmy, ale myślę, że jest ok. No jeżeli chodzi o piwo, jest Nick.
No ale nie ma o czym tutaj mówić. Typowy Eurolager czarnogórski. Ważny jest widok za nami, myślę. Widok jest ważny i też muza Sounds Like a Melody, Alphaville, 80 lata. Popieramy. Tak. Także tak się żyje w Czarnogórze. Zróbko. Alphaville cały czas ładnie, ładny bicik, natomiast Marlena chciała nagrać Erratę o psie knajpianym, który tutaj już mówiła, że chce go zabrać koniecznie do Polski. Ja mówię, dziewczyno, przecież on ma tutaj wspaniałe życie, niekoniecznie pieskie. Ja przyznałam rację, faktycznie to jest taki pies. Tutaj zobaczcie. On tutaj cały czas wysiaduje. Tak, tak, na pewno jest to pies knajpiany, ma cieplutko, ma blisko morze. Na takim klimacie. Po co go pchać w tą zimną Polskę? Przedostatni wieczór w Sutomore. No i lekka zmiana klimatu. Koniec z tymi eurolagerami. Eurolagerami. Litrowa butelka Podgoricko Bielo wino 11,5% litrowa zrobiona pięknie na plaży. Chcę wtrącić, że między tymi eurolagerami faktycznie pijemy trochę wina. To nie jest tak, że to jest jakaś nowość mega. Więc ze dwie albo trzy butelki poszły wina przez ten nasz pobyt, więc to nie jest tak, że w ogóle i to pierwszy raz. Bardzo miła atmosfera, godzina 21. Nie no, plaża zamknięta, oczywiście można przejść przez barierki. Ale nikt oczywiście oprócz nas na to nie wpadł, więc jesteśmy tutaj kompletnie sami na zamkniętej plaży. Spodziewaliśmy się jakiejś ochrony, czegokolwiek, nie. No to można sobie elegancko rozsiąść się na leżakach, które na co dzień kosztują 10 euro, tak, za jeden i sobie tutaj podziwiać uroki plaży. Tak jest. Bardzo miło w Sutomore wieczorem. Księżyc może widać. Tutaj marina sutomorska. No i tak to właśnie tutaj jest w tej Czarnogórze. Wieczorami bardzo przyjemnie. Polecam. Zdróweczko. Słuchajcie, ostatnie chwile w Sutomore i okazało się, że właściwie trafiliśmy rzutem na taśmę na najlepsze piwo miejscowe, czarnogórskie tego wyjazdu, czyli Nikisicko niefiltrowane. Paradoksalnie, próbowaliśmy je z butelki na piweksie, na porzuconej budowli. Z bączka, z butelki było beznadziejne. Piłem je wcześniej i z puszki było beznadziejne. Natomiast wczoraj w Brick Pub oglądaliśmy mecz Czechy-Serbia i okazało się, że jest dostępne niefiltrowane. I dzisiaj wróciliśmy po to, żeby zrobić tą reckę już z widokiem na Adriatyk. Widać, prawda, że jest niefiltrowane. Ładna, opalizująca mętność. Pachnie solidnie, chmielowo. O to chodzi. No i jaki smak. Dzisiaj pierwszy rzut. Zdrowo. Przede wszystkim nie ma tej strasznej słodkości Eurolagera, tej kukurydzianej, beznadziejnego posmaku. Jest pełnia, wzmacniana przez niefiltrację, przez drożdżowość. Jest pełne, jest goryczkowe. Również piliśmy robionego w Serbii na licencji Staropramena, ale wydaje mi się, że ta wersja Nikisicko nefiltrowane, ale tylko i wyłącznie z beki, tylko i wyłącznie z kranu, tylko i wyłącznie lane, olejcie puszki, olejcie butelki, naprawdę ta wersja piwa tylko i wyłącznie sprawdza się z kranu. Nie wiem, na czym to polega, ale zawsze piwo lane było lepsze od pakowanego w butle i w aluminium. 3 eurosy, standardowa cena tutaj. Z widokiem na Adriatyk. Naprawdę jestem zadowolony. No i cóż, tyle z Sutomore i widzimy się chyba następnym razem w Podgoricy. Chlaba!
No dobrze, już teraz rzeczywiście żegnamy Sutomore. Ostatni wieczór. Kaktusik. Szkło. I zajciarsko, które piliśmy pierwszego dnia. No wygląda właśnie na takie stare jugosłowiańskie piwo. Daje radę. Chyba z tych Eurolagerów najlepsze. No ale z takim widokiem na Sutomore, na górę, na plażę. Myślę, że jest naprawdę fajnie. No i co? Odwiedzajcie Czarnogórę. Jest miło. Na razie.